ekran. Z tej strony będzie ognisko. Tak więc używam młotka bushcraftowego. Dwie, a teraz stoimy kolejne dwie poprzeczki z drugiej mańki, żeby drzewo nam się trzymało. Podchodzimy do sprawy troszeczkę technicznie bardziej teraz. Tym razem jest troszeczkę inaczej i spróbujemy zrobić, że tak powiem, przysłowiowej dziczy obóz z jakimś takim szybkim, jak to powiedzieć, miejscem kampingowym? Nie, chodzi mi bardziej o, wiesz... No, będziemy mieli jakiś swój tam domek, nie wiem jak to coś nazwać. Takiego, no, jakiś taki shelter. Bunkier. Będziemy mieli swój... O! Będziemy mieli swój bunkier na ten czas. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle to znajdzie, czy nie. Miejmy nadzieję, że nie. Bo chcemy zrobić to dobrze, zabezpieczyć. Mamy tarpa. Troszeczkę nie będziemy robić tego tak w starym stylu. Dosłownie. Bo będziemy używać troszkę materiałów nowoczesnych, troszkę drzewa, liści, mchu, jeżeli uda nam się zebrać, żeby to wszystko zabezpieczyć, no i zobaczymy jak nam wyjdzie. Mamy w sumie 3 dni, żeby skończyć ten projekt. A zaczęliśmy go już w tamtym tygodniu z Arkiem i z Robem. Tak więc miejmy nadzieję, że w tym tygodniu nam się uda. Chemiczne odpalanie ogniska. Jak widać, iskrzą się. Proszek, magiczny proszek. Alchemika naszego. Siatki maskujące. Pół chaty zadaszone. Ognisko w środku, żebyśmy mogli w razie deszczu też być blisko ogniska i troszeczkę się ograć. Ładnie ognisko się pali. Chcesz jak 12% medium rare, czy jak chcesz? Well done. Właśnie. Właśnie, well done, przypiekło się trochę. Dobra, trudno. Dla tych, co nie mogą. Kratko, zdradziłaś mnie. Drugi dzień obozowego szaleństwa. Ognisko przenieśliśmy ze środka tarpa na zewnątrz. Zbudowaliśmy ekran. Już nie dmucha nam tak dymem do środka. Podnieśliśmy trochę jedną ze stron wyżej, żeby było można spokojnie sobie usiąść. Tu chłopaki jeszcze poprawiają co nieco. Zaczęło nam znowu padać. Za chwilę tylko przywiążemy, schowamy się na chwilę, bo tam mam deszcz pada tak. Chwilę popada, chwilę przestaje, także możemy sobie ten coś porobić. Drzewa mamy na opał dosyć sporo. Ognisko się pali właściwie od wczoraj, przeniesione zostało stamtąd. Woda się robi, gotuje na kisiel. Farobo nasz, truskawkowy. Tak, mamy wybór truskawkowy albo truskawkowy. To wybraliśmy truskawkowy. Także tak to wygląda na razie. Zostajmy chyba do tego, że tak grzeje.
sielek, są tu chwilę. Zawsze coś ciepłego. Ale fajnie, takie zawsze coś ciepłego właśnie do picia. Nie jest zimno, ale będzie kozacko. Za chwilę właśnie robimy jeszcze ruszt. Zaraz pokażę. No, kisielek się robi właśnie. Będzie taki rzadszy do picia właśnie dalej. Zaczęliśmy z Robem robić ruszt, żeby powiesić właśnie jakiś nawet ten garnek nad paleniskiem, żeby sobie wodę na spokojnie gotować. Mamy młotek. No, tak. On jest tam przywiązany. To jego trzeba zdjąć, bo on jest mały, dać tego większego. To jest taki tam. No i tak to właśnie wygląda. Jest zrobione, tylko jeszcze raz musimy poprawić wieczak, bo troszeczkę za długi uciąłem. Także do poprawki. Jak jest? Jest pięknie. Wspaniale. Robimy trochę zabezpieczeń. Przed opodami. Jak tam? Masz jeszcze? Dajcie, dobra. Dobra. Pójdzie? Tutaj też muszę. To trzeba trochę zabezpieczyć jeszcze dodatkowo, żeby tarp, bo z drugiej strony tarpa, narzucimy jeszcze parę gałęzi, obspiemy liśćmi, żeby to wszystko się trzymało. Bo z drugiej strony też zrobimy kratkę mniej więcej, tylko ze samych mniejszych. Połapiemy, położymy na nią i wtedy dopiero będziemy już obrzucać mchem, liśćmi i mamy, znaleźliśmy kilka roślin, które też położymy, zasadzimy je dosłownie tam, żeby obrastały całą budowę. Począwszy od góry. Trzeba sobie radzić. Dobra. Drabiny nie mamy. Jeszcze. Weźmy tam dociągnij. Wtedy wiesz, kopiemy wszystko. Jeśli tam pociągnąć, to wkrótce. Prawda. Nic nie ciągnij. Teraz było pięknym tylko, nie?
żeby większy garnek też mógł wejść. No. Ale nie chcę też przedobrzyć, żeby to wiesz, wytrzymało jednak. Wytrzyma, wytrzyma. Dobra, związamy. Zama? Simie. Dwa. Pod tym sznurkiem, tam do tego drzewa się dobrze, jeszcze raz zrobimy. No, to samo. A tak zrobimy tą jedną stronę, to wtedy można już wszystko przenieść tu. Wiesz o co chodzi? No. Już będzie jedna gotowa i wtedy można drugą się zająć. Dobra. Okej, tutaj jeszcze. Zwieńczenie naszej... Dotknij. Nie, wiesz co? Nie, dotknij, bo po niego nie przełożymy. Tak, go dociąg, po niego przełożymy. Dzieci go dociągną. Tam? Nie, tutaj zejdziemy. A później można przełożyć go za tym jeszcze. Tak, właśnie na tym, żeby ty nie uszkodzić. Bo tutaj tarpa już nie będziemy dawać, tylko do tego. Tu jest będzie tarpa. No. Zaraz. Ale czasami wiesz, chcę dobrać. No ale to wtedy jak to omówisz, to będzie cicho. Ja się trzymam, to się teraz tam trzyma, prawda? No ja się trzymam dodatkowo, żeby mój kręgosłup nie wysiadł. To co robią faceci w lesie? Kurwa, trzymają się na barana. Trzepią się. No. Jak mój tyłek? Dobrze. Dobry profil. Dobry profil. Z prawej czy z lewej? Akurat wiesz co, twoje plecy nagrywam, bo niezbyt wyjściowy. A. Czekaj. Nie możemy. Akurat nagrywał od połowy pleców. Dobra, czekaj, odetnę go tylko. Mi. Nie, on się trzyma, bo on do tej strony. Tak. Żywy forklift. Oj, to nie wyszło. I się tworzy kolejna część. Teraz na zewnątrz. Tak. Robimy siatkę na górę, żeby później, tak jak Arek, pokaż co Arek przyniósł. Bluszczu, żeby zarzucić go, żeby sobie rósł po prostu. Uważaj, bo on się łatwo łamie. Można go tam powoli gdzieś tam wyłodować, nie? Bo tam przez górę, dawaj mi tego tego, wiesz? A, no dobra. Pracę w row. Woli zaczyna to coraz lepiej wyglądać. Piłowy właśnie wkracza do akcji. Wędzone rękawiczki zakłada. Tu już trochę nam buszu przybyło. Teraz trochę będziemy osłaniać dół. Jeszcze zabezpieczać innymi kołkami. I powoli do przodu. Tak to właśnie u nas wygląda. Każdy coś robi. Ktoś musi nagrywać. Padło na mnie. Złamałeś moją pracę. Misza robi żarcie pod płomyki leśne na dzikuna. Chłopaki rozprawiają o jutrzejszym dniu. Dzisiaj posunęliśmy robotę do przodu, dużo do przodu. Podnieśliśmy tą stronę, obudowaliśmy ją drzewem.
Dzisiaj akurat nie widać, jutro zrobię lepszy troszeczkę filmik. Tarpa, żeśmy też trochę pokryli bluszczem takim tutaj rosnącym, także miejmy nadzieję, że niedługo zarośnie. Się jeszcze narzuca troszeczkę liści. Z tyłu mieliśmy tarpa w kamo, tak więc tego nie będzie widać. Jest, mówię, teraz za chwileczkę będziemy siadać, jeszcze sobie coś zjemy, odpoczniemy trochę, bo żeśmy dzisiaj pocisnęli naprawdę z robotą, jak tu mniej więcej widać. Lampka działa z moją czołówką, akurat bateria mi tam powolutku pada, to jest troszeczkę ciemniej, ale jak stawię nową baterię, to będzie dwa razy jaśniej. Masz tam, który zapalać dodatkowo tam światełko. Zaraz zobaczymy. Przyciśnij jeszcze raz, no jeszcze raz. A jeszcze raz przyciśnij. Tak szybko. Mhm. Także środek wygląda tak jak widzicie. Tutaj wbity. Tu jeszcze robimy kolejną ścianę. Chłopaki właśnie poszli po jakieś tam, a jeszcze nie teraz, później pójdziemy jeszcze, nawrócamy tu jeszcze gałęzi i kolejna ściana będzie, także będzie jedno wejście tylko. Placuchy, racuchy się robią na obiad, kolację. Jeszcze mamy troszeczkę w zebrze, także trzeba wyrobić ciasto. Jest bajka. Świeżutkie podpłomyczki prosto z ogniska parzą w łapy, do tego masełko i wszyscy zadowoleni. Jamerix? Jest masełko. Jest zajebiście. A mamy tutaj właśnie, o, robo. Lepie. Pokaż się. Lepie. Lep. Jak babcia nasz kucharzyno. Mocy przybywaj. Dobra, by trzeba było te przed ten. Albo wrzucić tam do tyłu takie te wiesz, tutaj mokre. No nie, ta spoko. No to się dalej tam będzie żarzyć i tak się. Suszenie butów według Arka. Proszę bardzo. Buciki się suszą. Peteczki, proszę. Poświeć tam właśnie, robo. Buziki jeden, wiszą, drugi. Jeden, drugi. Skarpety też się suszą. Już, tu. Parę minut i wszystko suche. Pięknie, no kurde. Typowy bootstrap. Dwa dni w lesie. Jak to wygląda w sklepie? Co? Poświęcie na to, świecie wolno. Albo ty nagrywaj. Tak. Czekaj, no poświeć, bo tam ten... Rewie mody robimy, dobra, rewie mody, wchodzisz, oświecić go. Zielony? Trzeci dzień na dzikuna. Już rano właściwie zaczynamy się składać. Szybko tak pokażę mniej więcej, jak obóz wyglądał. W sumie cztery hamaczki i jeden namiot. Tam dzidek się też już powoli pakuje. My chcemy się z rana właśnie spakować, żeby później jeszcze tam chwilę porobić przy chatce puchatka, że tak powiem. I no i będziemy się zmywać. Jak tak. Dobra. Posiedzielim, porobilim. Czas uciekać do domu.